Cześć, dziś krótka aktualizacja testu farb na rdzeł. Mamy nasz element testowy, część farb, które używałem. Także tylko ten element troszeczkę umyję i zabieramy się za porównanie tych elementów, które wypadły na tą chwilę najlepiej. Zaczynamy od niebędących, czyli metal chrom. I na tym elemencie nie widzę żadnych, chociaż zobaczcie. Tu taka mała kropeczka, tu też, tu gdzieś jakieś takie małe kropeczki, o, tu coś jest. Nie wiem, czy widzicie to. O, teraz widać. Także tu powoli coś zaczyna wychodzić. Aha, aktualizacja jest po 17 miesiącach. Także trochę czasu minęło. Dekoral bezpośrednio na rdze. No tu na czarnym to nic nie widzę. Nie, tutaj nic nie ma. Następnie śnieżka, również bezpośrednio na rdze. Nie. Też tutaj na chwilę obecną nic nie widzę. Aczkolwiek, jak zrobimy porównanie, to tutaj struktura wydaje mi się, że jest ładniejsza aniżeli tu. Nie licząc tych kropek, które tu zrobiłem, pewnie jakoś, ale tak, mam wrażenie, że ta struktura jest ładniejsza. Następnie chrolokauczuk dekorala, to jest ten akurat. Czyli do metalu na beton 10 lat gwarancji. Zobaczcie. I tutaj, czy coś się dzieje? Absolutnie nic. Następnie Hammerite. W tym przypadku 6 lat odporność na rdze. Jak to wygląda tutaj? Też nic nie widzę. Nie. Nic nie wyszło. Agricor. Farba gruntująca bezpośrednio na rdze. I tutaj niestety sam podkład, no bo to jak widzicie, to jest sam podkład, no nie poszalał. Tutaj już wcześniej te bąbelki nam powychodziły, także to nie jest teraz. Powiem, że nie widzę, żeby to jakoś bardzo, aczkolwiek musieliście zobaczyć poprzedni materiał, jak była poprzednia aktualizacja, jak to wyglądało, ale no, nie jest dramatycznie jak na element, który był pokryty korozją, a został pomalowany tylko takimi farbami. Następnie penetrator jakiś, tej farby już chyba nie ma w użyciu. No i tutaj też powiem wam szczerze, że coś, tu mamy kropeczkę, tu coś przebłyskuje, tu następna, tu, no coś tu wychodzi powoli, coś na pewno powoli wychodzi. I jedynka również do metalu, antykorozyjna, i ona tutaj nie pisze ile lat gwarancji dają, nie widzę przynajmniej. No mniejsza z tym. I to wygląda w ten sposób. Tutaj mamy jedną kropeczkę i tego chyba poprzednio nie było. Tutaj mamy drugą, trzecią, czwartą, także tutaj już pod jedynką
Tylko ta nie jest na rdze, tylko to jest do medalu. Tu pod tą jedynką coś powoli nam wychodzi. Także aktualizacja po 17 miesiącach. Na dzień dzisiejszy dekoral na rdze, śnieżka na rdze, chlorokauczuk, dekoral, hammerite. To są te trzy farby, które wypadają na dzień dzisiejszy najlepiej. Nic się tutaj nie dzieje. Tu jest najbardziej śliski element. Tu już mniej. Tu też mniej. I ten jest jeszcze też śliski. Także powierzchnia, no zresztą widać, było przetarte szmatą, bo to tutaj ten kolor jest najciemniejszy. Potem ten, no tak to wygląda. Dzięki za oglądanie. Zostawić łapkę w górę po sobie, ewentualnie komentarz, jeśli macie jakieś zastrzeżenia, pytania. A na chwilę obecną trzymajcie się. Cześć.